Historyczny pomnik wdzięczności Chrystusa Króla, będący połączeniem polskiej religijności i patriotyzmu, po 75 latach wrócił na swoje miejsce w Sępólnie Krajeńskim. Udało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców i determinacji osób skupionych w Społecznym Komitecie Odbudowy tego monumentu. Jego historia sięga lat 30. ubiegłego wieku, kiedy to postanowiono wybudować pomnik będący symbolem upamiętniającym 20. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z materiałów archiwalnych wynika, że uroczystego odsłonięcia monumentu dokonano 28 sierpnia 1938 roku. W Dzienniku Bydgoskim z tego okresu napisano m.in. Myśl budowy pomnika dał ksiądz Emanuel Grudziński, proboszcz parafii sępoleńskiej. Społeczeństwo tę myśl jednogłośnie przyjęło i zaczęło szybko realizować. Pomnik ten postawili krajniacy w Sępólnie Krajeńskim na najładniejszym miejscu, dokładnie na zboczu cmentarza katolickiego, blisko malowniczego jeziora, gdzie rozchodzą się drogi w trzech kierunkach – do Gdyni, Tucholi i Bydgoszczy. Niestety mieszkańcy niedługo mogli cieszyć się tym okazałym monumentem. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, wojska niemieckie wkraczające na ziemię krajeńską natychmiast zburzyły ten znak niepodległego państwa polskiego. Artystyczna myśl zrealizowana przez toruńskich rzeźbiarzy Wojciecha Durka i Ignacego Zelka zapisała się w pamięci mieszkańców tego regionu, którzy postanowili zająć się odbudową pomnika. Wszystko trwało prawie 3 lata. W tym czasie zbierano fundusze od darczyńców, rozprowadzano także cegiełki. Całość przedsięwzięcia kosztowała ponad 230 tysięcy złotych. Pomnik na podstawie dokumentacji fotograficznej zrekonstruowała pracownia artystyczna z Piekar Śląskich. Uroczyste odsłonięcie odbudowanego pomnika Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim poprzedziła msza święta pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy. W swojej homilii podkreślał on, że odbudowane dzieło jest połączeniem wartości chrześcijańskich z patriotyzmem i historią Polski. Widać to dokładnie w zawartej symbolice. Oprócz centralnej figury Chrystusa, na lewym skrzydle pomnika widnieją postacie związane z historią naszego kraju. Wśród nich król Kazimierz Wielki, husarz, harcerz i powstaniec wielkopolski. Po prawej stronie znajdują się przedstawiciele społeczeństwa. Chłop, robotnik, rybak, naukowiec i matka z dzieckiem. Wyjątkową chwilą było uroczyste odsłonięcie i poświęcenie ponownie wzniesionego monumentu przy rondzie księdza Grudzińskiego. Na tę chwilę pomysłodawcy odbudowy czekali od kilku lat. Zawsze wierzyliśmy. Kiedy rozpoczynaliśmy, kiedy zbieraliśmy podpisy, była to wiara, że ten pomnik powstanie. To wielka nasza solidarność, można powiedzieć, wszystkich tutaj, całej społeczności, wszystkich ludzi powiatu sępoleńskiego. Szczególnie, muszę powiedzieć, jest dla mnie to wielki zaszczyt, że mogłam ja być w komitecie organizacyjnym od samego początku tego powołania tego komitetu. Jest to właśnie dla mnie duży zaszczyt i że ten pomnik powstał. Jest to wielka radość. Uroczystość była też okazją do podziękowań dla osób i instytucji, które włączyły się w realizację tego projektu. Wręczono również pamiątkowe medale przedstawiające odbudowany pomnik. Wśród wyróżnionych znalazła się córka projektanta i wykonawcy pierwotnego monumentu, Teresa Zelek-Grodzicka. Rodzina artysty nie ukrywa, że pomnik jest również upamiętnieniem działalności Ignacego Zelka. Było to dla nas naprawdę wzruszenie. Sama uroczystość odsłonięcia, a także następujące po niej uroczystości. I cieszymy się niezmiennie i dumni jesteśmy, że doszło do odsłonięcia i odbudowy dziadka pomnika i że będzie służył mieszkańcom jeszcze przez następne dziesięciolecia. Przypomnijmy, kim był Ignacy Zelek, współtwórca sępoleńskiego monumentu z 1938 roku. Artysta na Pomorzu rozpoznawany jest m.in. z rzeźby sakralnej. Wykonał dziesiątki ołtarzy, a także pojedynczych figur. Niektóre z nich można zobaczyć na Kalwarii Wielewskiej. Jego dzieła zdobią również wiele charakterystycznych budynków w Toruniu. Jednym z nich jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, przed którą stoją niedźwiedzie, będące symbolem wielkości przyrody i potęgi lasu.
Całe życie pozostał artystą wiernym swoim ideałom. Był człowiekiem wrażliwym na piękno oraz wielkim patriotą. Widać to w dziełach przez niego tworzonych. Swoje artystyczne wykształcenie Ignacy Zelek zdobył w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był studentem Wydziału Rzeźby pod kierunkiem wybitnego profesora Konstantego Laszczki. To właśnie on przekazywał swoim studentom najważniejsze techniki tworzenia rzeźb. Profesor nie ukrywał, że do tej pracy potrzeba talentu i wielkiego zaangażowania. Konstanty Laszczka pięknie pisał o talencie, o pracy, jednak oczywiście nie tylko teoria jest ważna, ale również i praktyka. Więc tutaj największy nacisk kładł na naturalizm, by te postacie, które studenci wykonują, były postaciami, które najbardziej będą oddawać rzeczywistość. Ale także kładł ogromny nacisk na technikę, na tą warstwę warsztatową. On nie mógł się pogodzić z jakimś udawaniem, z jakimś fałszem sztuki. On zawsze twierdził, iż prawdziwy artysta to jest ten, który zna tworzywo, na którym pracuje. Córka Ignacego Zelka podkreśla, że ojciec zamieszkał w Toruniu w okresie międzywojennym i rozpoczął swoją zawodową działalność. Jednak na zawsze w jego sercu pozostała krakowska szkoła, która pozwoliła mu rozwinąć swoje artystyczne umiejętności. To właśnie w stolicy Małopolski pielęgnował swój patriotyzm, który widać m.in. w Sępoleńskim Monumencie. Tam jego sztuka powstawała, prawda? Jego umiejętności i dalsze zamiłowanie. No miłość, on kochał to, co robił. Kochał dosłownie, wkładał w to całe swoje ja i serce. Także co pozostało? Ja nie wiem, no to zamiłowanie do rzeczy pięknych utrwaliło się jeszcze bardziej w Krakowie. Bo też w Krakowie są piękne muzea, które na pewno znał bardzo dobrze i stale z tą sztuką najwyższego kalibru, że tak powiem, obcował, prawda, w czasie tego pobytu w tamtym mieście. Ignacy Zelek był nie tylko rzeźbiarzem, ale również wspaniale malował. Jego prace, które można oglądać w Muzeum Okręgowym w Toruniu i w kolekcjach prywatnych, są nacechowane dokładnością i realizmem. Wszystkie dzieła artysty charakteryzują się także silnym przekazem emocjonalnym.